Witam Was serdecznie w Teatrze Old Timers Garage w Katowicach na Wywiadach od Serca. Będzie to cykl spotkań, podczas których będziemy rozmawiali z różnymi ludźmi na różne tematy. Dzisiaj porozmawiamy z Grzegorzem Kapołką. Zapytamy go o parę rzeczy. Grzegorz Kapołka jest gitarzystą bluesowym, jazzowym, jest także kompozytorem, czego oczywiście za bardzo nie lubi tego słowa, ale dlaczego, to się jeszcze dowiemy. No, jasne. Powiedz mi, czy kochasz muzykę? Kocham muzykę bezwzględnie, dlatego że nie wyobrażam sobie, znaczy ja mam to szczęście, że mogę uprawiać zawód, który kocham. Jakkolwiek nie jest to łatwy zawód i dlatego moje dzieci, które odziedziczyły po mnie, myślę, że po mnie, a ja nie wiem po kim, pewnie po mojej mamie, może i po tacie, odziedziczyły talent muzyczny po mnie w jakimś tam stopniu. Nie pcham moich dzieci do tego zawodu, nie robię tego na siłę, dlatego że to jest bardzo ciężki zawód, ale muzykę w ogólnym tego słowa rozumieniu bardzo kocham. No to dobrze. To jest moja miłość po prostu. No a jaka jest twoja muzyka? Czy masz w ogóle jakieś takie pojęcie, czy twoja muzyka? To jest ciężko zdefiniować, dlatego że właściwie o tym, że muzyka jest moja, to dowiaduję się, bo na czym miałaby ta moja muzyka polegać. Właściwie to, że ona jest moja, to właściwie to ja się dowiaduję o takich rzeczach, kilka razy się dowiedziałem, może więcej, od moich kolegów, przyjaciół, znajomych, nawet od kogoś, kogo nie znam, ale od kogoś, kogo widziałem pierwszy raz w życiu, powiedzmy po jakimś koncercie, ktoś powiedział, że to jest takie twoje, to jest takie... Benek Masani mi kiedyś powiedział, którego bardzo cenię i szanuję, świetny, fenomenalny muzyk. Benek Masani powiedział mi, że mówi, stary, ty masz coś takiego, po jakimś koncercie mówisz, że wypracowałeś własny język. Ja nigdy nie zabiegałem o to, żeby wypracowywać czy pracować na tym, żeby to mój język. Myślę, że każda wypowiedź artysty, jeżeli jest szczera, to jest czymś osobistym bardzo. I wtedy możemy mówić o tym, że to jest moja muzyka. No, nagrywamy kolejną płytę teraz i nie da się, zauważyłem po raz kolejny w studiu, że robiąc takie rzeczy, czyli zajmując się muzyką, graniem konkretnie, można kombinować w prawo i w lewo, na przykład, że a zagram frazę może Scotta Hendersona, bo tam jakaś taka ładna melodia mi utkwiła w głowie i pod palcami, którą teraz mam, to pamiętam, używam, wykorzystuję to, to mimo wszystko można takie pojedyncze frazy wrzucać w swoją grę, ale jedno jest pewne, nie ucieknie się od siebie samego. Nie ucieknie się od charakteru, bo to jest, każdy z nas jest inny, każdy jest indywidualistą i sposób nawet, jeżeli ja się nieraz nad tym zastanawiam, ale nawet jeżeli dwie, trzy osoby studiują w tej samej uczelni albo chodzą do tego samego profesora, do mistrza, uczą się od niego czegokolwiek, to i tak każdy to zrozumie po swojemu i zawsze będzie to miało znamiona każdego z tych adeptów, że tak powiem, jakiejkolwiek sztuki, znamiona indywidualności. I to jest bardzo dobre. Nie zawsze, ale nie każdy potrafi grać swoje. Znam muzyków, którzy po prostu fantastycznie potrafią kopiować, naśladować. Ja tego nie potrafię tak robić jak oni, ale nie ma w tym to, co wydaje mi się w sztuce jest najważniejsze. Nie ma ich własnego ja. I to też jest problem. Części się to udaje, bo no, myślę, że to siła wyższa im pomaga, czy po prostu mają takie szczęście, albo mają skłonności ku temu, czy zdolności wręcz, że mogą to robić, a inni nie bardzo. No. Mam nadzieję, że jestem wśród tych, którzy to robią na tyle, że są rozpoznawalni. Mhm. Bo ja na przykład słyszałem, Adam Szewczyk opowiadał, że improwizacja to jest jakby własny podpis. Na pewno takiego. Tak. Na pewno, no właśnie się na tym złapałem, nagrywając płytę, że chciałem poprawić solówkę. Mówię, nie, ja tam poprawię, bo tam akurat w jednym utworze gra Irek Dudek. Ja mówię, no przed Irkiem mam, nie podoba mi się, bo tam jest trochę bałaganu takiego i chciałem to jakoś inaczej zagrać. I zagrałem, mam nadzieję, że lepiej, ale i tak nie uciekłem od tego, co gram. To jest podpis, to jest taki rzeczywiście charakter pisma jakby.
Wiem, że piszesz muzykę. No i właśnie to, od czego zacząłem, że nie chcesz się nazywać kompozytorem. No bo nie zasługuję na, bo to by był zbyt duży komplement w stosunku No do mnie. ale, bo tam powiedziałeś też w jakimś wywiadzie, że nie czujesz się Mozartem ani No nie, no Beethovenem. nie czuję się, nie mam takich kompetencji, po prostu nie No mam dobrze, no takiej. ale myślisz, nie myślałeś o czymś takim, że jakby Mozart na przykład żył dzisiaj, nie pisałby bluesa? Myślę, żeby pisał. Tylko nawet nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że właściwie ja układam proste melodie, a Mozart pisał rzeczy, o których mi się nie śniło. Że na przykład jak on pisał jedną partię instrumentu, to na przykład partytury nie pisał w pionie, powiedzmy 12 albo 15 instrumentów, tylko pisał od początku na przykład drugie skrzypce albo drugą altówkę, pisał w poziomie. Czyli pisał 2000 taktów, dyktował kopiście 2000 taktów. To jest w ogóle. Dla mnie to jest niewyobrażalna rzecz. Ja, ponieważ blues jest muzyką prostą, a jestem gitarzystą bluesowym, to układam, ja w zasadzie układam tam powiedzmy, no oczywiście, że jako, tak, bo się pisze, że czy jest tam jakaś taka formułka, że jest się kompozytorem, bo się pisze kompozycję do zaiksu się to składa i tak dalej. Więc w pewnym sensie jestem, ale nieporównywalnie jestem słabszy w sensie technicznym, o to mi chodzi. O to mi chodzi, bo ja wcale nie twierdzę, że blues jest czymś znacznie gorszym, bo tak nie jest, od muzyki klasycznej. Uważam, że muzyka klasyczna stoi na najwyższym podium, jakby, jeżeli chodzi o muzykę w ogóle, w ogólnym tego słowa znaczeniu. Jest jedynie porównywalny jazz z muzyką klasyczną, jeżeli chodzi o skalę trudności, No, też tak o słyszałem. harmonię, o sposób grania i tak dalej. Blues jest bardzo blisko. Ale ktoś powie, no ja chłopie, co ty tam opowiadasz? Blues to jest taka, to właśnie są trzy funkcje. Zagraj. Zobaczymy, co z tym zrobisz. To jest tylko w zasadzie pretekst. I nie można powiedzieć, że coś jest lepsze albo coś jest gorsze, bo jeżeli blues jest nawet oparty na jednej funkcji, jak nieraz grywał John Lee Hooker, albo nawet B.B. King, jakkolwiek u B.B. Kinga to było zdecydowanie bardziej zaawansowane, ale John Lee Hooker nie wstydził się grać na jednej funkcji, znaczy nie wstydził się, może złe słowo. Był na tyle odważny, że potrafił zbudować cały utwór na jednej funkcji. Dla kogoś, kto nie ma wyobraźni, to jest albo no to jest samobójstwo. Nie da się dla kogoś, kto nie ma takich kompetencji, zagrać takie. A B.B. King to robił. A więc to nawet nie jest kwestia harmonii. To nie jest kwestia. To jest kwestia emocji, to jest kwestia przekazu, to jest kwestia szczerości, to jest Dokładnie, tych dokładnie. elementów jest strasznie dużo. Bo ludzie nie są idiotami. Ludzie, odbiorca to jest mądry, trzeba go postrzegać jako mądrego człowieka. Jeżeli się gra, a ja miałem okazję grania muzyki popularnej przez naście lat, grałem z topowym zespołem polskim i tam jest inny odbiorca. Ja mówię o muzyce, która jest muzyką najwyższego lotu, muzyką niszową, za którą się zarabia słabe pieniądze, choć nie zawsze, za którą trzeba chodzić, biegać, zabiegać, bo to nie jest muzyka do kiełbaski i do piwa na festynie, tylko to jest muzyka, która odbiorcę zmusza, również odbiorcę, nie tylko wykonawcę, ale odbiorcę zmusza do myślenia. Bo w sytuacji każdej innej to jest tak, że odbiorca w zasadzie on jest obecny ciałem, niekoniecznie duchem. On przyszedł, no sobie zjadł kiełbaskę, wypił dwa piwa, to było coś fajnego. I to mu wystarczy, to zaspokaja jego potrzeby duchowe. Ale jest wytrawne grono słuchaczy, czy grono wytrawnych słuchaczy. I to są potrzeby, a tych ludzi jest znacznie więcej, niż by się pozornie mogło wydawać. I im się należy szacunek, bo oni chcą. Bo na przykład ja teraz w trakcie nagrywania tej nowej płyty, Fifth Avenue Blues, się okazało, że jak byliśmy w środku nagrań, że chyba za daleko żeśmy zabrnęli w sensie chociażby nawet trudności materiału. Bo formuła tria daje tak duże możliwości, a ja gram z totalnymi wirtuozami, bo Darek Ziółek i Irek Łyk są absolutnymi wirtuozami swoich instrumentów i nie tylko jako ludzie, którzy świetnie opanowali warsztat, ale też ludzie, którzy mają tak dużą wrażliwość i są tak otwarci na to, co robią i w ogóle na świat, bo czym jest blues? Blues jest prawdziwym życiem, no, tak naprawdę. To jest życie. Sam blues jako No, muzyka jest dokładnie, czymś fenomenalnym, dokładnie. ale życie. I to się wszystko przeplata nawzajem. I na pewno ktoś, tak jak chociażby John Lee Hooker, jeżeli grał cztery dźwięki, albo B.B. King,
to jak ten hop zagrał, to hop zagrał. No. I to nie było, żeby tam było 250 tysięcy dźwięków. Były cztery dźwięki, ale w tym miejscu, w tym momencie... No, tam są ważne właśnie emocje, nie? Najważniejsze. Że, ale to w każdej muzyce właśnie są i emocje, a w bluesie czasami jak jedziemy z córką i słuchamy właśnie bluesa, to jak słuchamy tych solówek, to aż piszczymy czasami. No, bo to są te opowieści. Ja już to mówiłem komuś w jakimś wywiadzie, z kimś rozmawiałem na ten temat, że ja czekam w bluesie. Jest też wiele niestety niedobrego bluesa w naszym kraju, co zauważyłem. Patrzę na to krytycznie dosyć, bo ja patrzę również autokrytycznie. To nie jest tak, że ja fajnie krytykować wszystkich dookoła, a siebie nie. Ja wiem, że mam dużo do zrobienia i chciałbym to zrobić, czy robić to, co robię, jak najlepiej. W związku z tym ćwiczę na instrumencie, słucham jak najlepszych muzyków, staram się słuchać. Bluesa jako takiego słucham mniej na pewno niż muzyki jazzowej. Słucham więcej jazzu, ale z jazzu biorę jakieś zaśpiewy i jakieś, powiedzmy, takie elementy, które potem wykorzystuję w bluesie również. I przez to ten blues staje się bardziej zaawansowany. Bo taki blues, powiedzmy, grany na dżemie, to jest tam 28 chorus w A dur, no to gramy w A, no gramy w A. No pewnie, że jak ktoś wypije piwo czy 5 piw, no to a zwłaszcza 5, no to mu się wydaje, co on tam nie zagrał. I nie sądzę, żeby był w stanie zagrać nawet niektóre z moich, powiedzmy, że kompozycji. Bo są na tyle trudne, że sobie nie poradzi z tym po prostu. Tak się wydaje posłownie. Więc tu musi być gotowość i zwartość, ale też otwarcie duszy. Musi być jedno i drugie. Etyka zawodowa, ale do tego, jeżeli nie będzie tej otwartości, a ja bazuję na tym, co ma w sobie, co ma w duszy Irek Głygi, co ma w duszy Darek Ziółek. Z nimi się po prostu fenomenalnie gra. A powiedz mi, wracając jeszcze do pisania muzyki, czy jest to dla Ciebie prosty proces, czy wymaga jakiegoś ogromnego poświęcenia czasu? Wstajesz w nocy, żeby temat nie uciekł? Nie, ja mam dyktafon, korzystam już z nowinek, że tak powiem, technicznych i albo gram jakiś... albo sam, jak jadę autem, to jeżeli mam taką możliwość, to sobie śpiewam temat. Albo linię basu czasami, albo jakiś groove, jakiś podział rytmiczny, bo ten rytm jest jednak, ja się zastanawiałem nad tym już nieraz, jestem zdania, że rytm jest jednak najważniejszym elementem muzyki, rytm. Zresztą taka jest geneza powstania muzyki, czyli Afryka i tak dalej, czyli sprawy rytmu. Melodia jest czymś, co jest kolejnym elementem, myślę, że mniej ważnym. Jakkolwiek, jeżeli ktoś gra niemelodyjnie, a znam takich fenomenalnych muzyków, którzy grają technicznie tak sprawnie i harmonicznie, mają tak wszystko opanowane i wszystko wiedzą. I świadomość jest taka typu 200%, tylko że nie ma w tym melodii czasami i tego mi też brakuje. Ta melodia powinna się pojawiać. No właśnie, bo... Więc ja to robię tak, a później, przepraszam, bo nie dokończyłem, potem to przelewam na papier. Potem biorę papier nutowy i piszę. Ale piszesz, tak? Piszę. Nie na komputerze, tylko piszesz. Nie, piszę, ja piszę ręcznie. Nie mam opanowanych tych programów takich muzycznych, niestety. No a powiedz mi taką rzecz, bo w muzyce jest 8 dźwięków. W skali bluesowej jest 9 dźwięków. Biorąc pod uwagę chromatykę, to tych dźwięków mamy 12. 12, tak. To można jeszcze napisać coś nowego, odkrywczego w muzyce bluesie? Można. Dlatego można, ponieważ to jest 12 silnia. Jeżeli się to przemnoży, 1 razy 2 razy 3, no silnia, bo to jest takie działanie matematyczne, 1 razy 2 razy 3 razy 4 razy 5 razy i to daje możliwość kombinacji między tymi dźwiękami. Mało tego, to jest tylko kombinacja między 12 dźwiękami, a do tego dochodzi jeszcze kombinacja rytmiczna, to jest kolejna rzecz, potem dochodzi kombinacja artykulacyjna, brzmieniowa, także to po prostu każdy z muzyków, ja myślę, że ten proces jest gdzieś tak może w połowie drogi, o ile w ogóle, tworzenia. Możliwości są ogromne. Robi się też takie rzeczy, że na przykład, no wiadomo, że już kwestie, jeszcze aranżacja przecież. Z DJ-ami się gra. Akurat słyszałem kiedyś taką opinię, że dźwięk składa się z alikwotów. Tak.
struna brzmi swoją całą długością, połową, czyli oktawą, kwintą i tak dalej. Oczywiście. I tak samo właściwie podążała historia muzyki, nie? Najpierw była gregorianka, czyli był jeden dźwięk, później tam dodani drugi dźwięk. No, a w tej chwili się już operuje tak małymi odległościami między tymi dźwiękami, że z tych alikwotów by wynikało, że już nie ma nic. Znaczy w muzyce europejskiej i w światowej, że tak powiem, jest najmniejszą odległością jest pół ton, ale w muzyce arabskiej jest ćwierć ton. Mm-hmm. Jest jednak ćwierć ton, on jest słyszalny. To też jest ciekawostka. W bluesie często tak jest, że się pociąga i to są takie niuansowe mm-hmm, sytuacje. Mm-hmm. Niby to jest, niby tego nie ma. Czasami są dźwięki markowane, jakieś muśnięcia. Ale to potem decyduje o tym, że artysta albo jest takim, o którym się mówi, kurczę, ten to ma feeling, ten to gra takie rzeczy. Ja byłem ostatnio na koncercie Scofielda, mój ukochany, najbardziej ukochany z gitarzystów. Jest taki jeszcze młodego pokolenia, jest teraz Junior Leitch. Totalny geniusz. Po prostu wczoraj go słuchałem i miałem naprawdę dużą przyjemność, że go mogę słuchać. Fenomenalny gitarzysta, wspaniały. Ale właśnie, to są takie opowieści, że u Scofielda to jest takie, że tam cztery dźwięki, czasami pięć, a jak trzeba, to się gra szybko. No bo zapas techniczny trzeba mieć na 200%, gra się na 80%, powiedzmy. Ale dobrze, jeżeli człowiek sobie radzi z technicznymi trudnościami danej partii i tak dalej. Bo są rzeczy, my tam mamy takich parę tematów na nowej płycie, na przykład Sombrero, to jest naprawdę trudny dla kogoś, kto nie zna tego patentu, to nie zagra tego tematu. Mm-hmm, nie ma szans, bo są bardzo szybkie przebiegi, ale jeżeli się go zna, no to już nie jest trudne. No właśnie, a propos techniki grania. Kończyłeś Akademię Muzyczną w Katowicach i tak mnie interesuje, czy ona ci pomogła w graniu, czy w ogóle bez Akademii byś sobie nie poradził? Myślę, że miałbym znacznie gorzej. To znaczy tak, rzecz nie, bo ja byłem samouki, jestem samoukiem, można powiedzieć. Znaczy, jeżeli patrzeć na genezę, na początek mojej gry, to zacząłem grać w wieku 11 lat. Mama mi kupiła pierwszą gitarę na Warszawskiej, tam Centrala Handlu Przemysłu Muzycznego. Był taki sklep muzyczny na Warszawskiej, którego już nie ma, tam chyba jest coś innego teraz. W każdym razie uczyłem się sam gdzieś tam, ale często jest to otwieranie, jak ja to mówię, wywalanie drzwi, które są już dawno otwarte. Mm-hmm. Więc ta akademia mi na pewno pomogła. 3 lata byłem na szczęście na tym wydziale, na szczęście, bo tam były plany, żebym był krócej, ale ja zabiegałem o to, żeby pan dziekan, najlepszy ma na tym wydziale, fantastyczny pan Andrzej Schmidt, no zdecydowanie najlepszy, żeby jednak mnie tam zostawił na dłużej. Właśnie przyniosłem z wydziału wokalno-aktorskiego i tak dalej. Więc akademia oczywiście, że mi pomogła, chociażby dlatego, że poznałem wielu wspaniałych muzyków i mogłem z nimi być, to środowisko, bycie w tym środowisku jest bardzo istotne. No, kto wie, czy ono nie jest często ważniejsze od samych zajęć i tak dalej. Lekcje miałem z Karolem Ferfeckim, którego bardzo cenię i szanuję jako pedagoga, ale też to środowisko, bo i Marcin Pospieszalski, i Krzysiu Zawadzki, i wielu, i Laura Safran, Irek Głyk, tak. Irek już jest takim, bo Irek jest znacznie młodszy ode mnie, więc ja byłem w akademii, Irek był jeszcze w liceum i tak dalej. Ale Irek jest walecznym gościem, także podociągał i naprawdę gra świetnie. Mm-hmm. I gra świetnie. Mm-hmm. Ale to całe towarzystwo jest bardzo, bardzo istotne. A przed Akademią Muzyczną pracowałeś na kopalni. Tak, bo nie chciałem iść do wojska.